Jesteśmy dalej w starożytnej Grecji, tym razem rozdział 4. Kultura starożytnej Grecji. 776 rok przed naszą erą, pierwsze starożytne Igrzyska Olimpijskie. Czyli tak naprawdę pierwszy rok w liczeniu Greków. Oraz 6 wiek przed naszą erą, narodziny teatru greckiego. Na co będę was uwagę? Jakie dziedziny sztuki rozwinęły się w starożytnej Grecji? Jakimi zagadnieniami zajmowali się greccy filozofowie? Jaką rolę w życiu starożytnych Greków odgrywał sport? W VII wieku przed naszą erą sąsiedzi Greków zamieszkujący Azję Mniejszą, dzisiejsza Turcja, Lydowie, jako pierwsi zaczęli stosować monety. Dzięki działalności greckich kupców wynalazek pieniądza upowszechnił się wśród innych starożytnych ludów. Kultura Greków. Starożytni Grecy wyznawali tych samych bogów, posługiwali się zbliżonym językiem i mieli podobne obyczaje. Czuli swoją odmienność od innych ludów starożytnych. W razie zagrożenia potrafili jednoczyć się w obronie swoich ziem, tak jak to stało się w czasie najazdów perskich. Kultura i sztuka poszczególnych polis była podobna i dlatego mówimy dziś o kulturze starożytnych Greków. W wielu dziedzinach, takich jak sztuki plastyczne, teatr, nauka czy sport, ich dokonania stały się fundamentem kultury całej Europy, a nawet świata. Dyskobol to słynna rzeźba Merona z V wieku przed naszą erą. Malarstwo i rzeźba. W starożytnej Grecji świetnie rozwinęły się sztuki plastyczne. Ówczesne malarstwo możemy poznać głównie dzięki wspaniale dekorowanym wazom i amforom, czyli naczyniom służącym do przechowywania wina lub oliwy. Motywy czerpano z mitów życia codziennego oraz ze świata roślin i zwierząt. Grecy słynęli także jako rzeźbiarze. Początkowo tworzyli głównie w kamieniu, przedstawiając nieruchome postacie. Począwszy od V wieku przed naszą erą, zaczęli wykonywać rzeźby przedstawiające ludzi w ruchu, na przykład uprawiających sport. Wykorzystywanymi materiałami stały się marmur, brąz, a także drewno, to z jest niepotrzebne, a także drewno zdobione kością słoniową i złotem. Najsłynniejszymi rzeźbiarzami byli Fidiasz i Myron. Do najważniejszych dzieł Fidiasza należała rzeźba Ateny na ateńskim Akropolu. Podziw budził także imponujących rozmiarów posąg Zeusa w Olimpii ze złota i kości słoniowej, zaliczane do 7 cudów świata starożytnego. Niestety większość greckich rzeźb, w tym wspomniany posąg Zeusa, nie przetrwała do naszych czasów. Część z nich znana jest tylko dzięki późniejszym kopiom. Jakieś słówko, dialog, rozmowa dwóch osób, tak gdyby ktoś mógł tego nie wiedzieć. Narodziny teatru greckiego. W starożytnych Atenach co roku odbywały się wielkie Dionizje, uroczystości religijne, kurci boga wina Dionizosa. W ich trakcie chóry mężczyzn i chłopców śpiewały pieśni poświęcone temu bóstwu. Z czasem do chórzystów dołączyły osoby, które prowadziły między sobą rozmowy, czyli dialogi. Byli to pierwsi aktorzy. Ostatecznie przedstawienia stały się najważniejszą częścią Dionizji. W ten sposób około VI wieku przed naszą erą narodził się teatr grecki. Widowiska teatralne opowiadały o przygodach bohaterów oraz wydarzeniach, w których uczestniczyli bogowie i ludzie. Wśród nich wyróżnia się dwa rodzaje przedstawień. Tragedie poruszały ważne problemy, takie jak nieposłuszeństwo wobec bogów, konflikty między ludźmi czy nadużywanie władzy. Z kolei komedie miały żartobliwy charakter. W zabawny sposób opowiadały o aktualnych wydarzeniach. Ośmieszały także wady i złe uczynki obywateli, aby skłonić ich do poprawy. Czyli takie rodzaje naszego kabaretu troszeczkę. Teatr pełnił więc funkcję wychowawczą. Przedstawienia pokazywały, jak właściwie postępować i dokonywać słusznych wyborów. W Atenach przedstawienia odbywały się prądkowo na agorze. W późniejszych czasach występy przeniesiono do dużej kamiennej budowli położonej na stokach wzgórza. Od tej pory publiczność zasiadała na widowni w kształcie półkola. Podobne obiekty przeznaczone do wystawiania przedstawień zaczęto wkrótce wznosić w całej Grecji. Obecnie takie budowle określa się jako amfiteatry. Aktorami w starożytnej Grecji byli wyłącznie mężczyźni. Grali oni zarówno role męskie, jak i kobiece. Konkursy teatralne. Tu mamy Sofoklesa. Sofokles był autorem ponad 100 utworów. Do dziś zachowało się jedynie 7. W wieku 28 lat po raz pierwszy zwyciężył w konkursie teatralnym. W sumie w Wielkich Dionizjach zwyciężał około 20 razy. Konkursy teatralne. Uroczystości ku czci Dionizosa trwały około tygodnia. Pierwszego dnia Ateńczycy brali udział w procesjach i składali ofiary. Pozostałe dni odbywały się zawody dramatopisarzy. Każdy z autorów biorących udział w konkursie prezentował 4 utwory, 3 tragedie i 1 komedię. Przedstawienia były oceniane przez 10 losowo wybranych obywateli Aten. Na zakończenie święta autorom wyróżnionych przedstawień wręczano nagrody w postaci wieńców z bluszczu. Z czasem wprowadzono także nagrody dla najlepszych wykonawców oraz fundatorów przedstawień. Dzięki konkursom sławę zdobyli najwybitniejsi twórcy tragedii.
Aeschylos, Sofokles i Eurypides oraz twórca komedii Arystofanes, jaką nagrodę otrzymywali wyróżnieni twórcy w wystawieniach o głosie teatralnym. Cudowna nagroda w postaci wieńców z bluszczu. Fantastyczne, nie? Teatr grecki. Starożytne teatry greckie wznoszono na zboczach wzgórz. Takie położenie zapewniało doskonałe warunki do oglądania przedstawień, a widzowie siedzący nawet na najdalszych rzędach bardzo dobrze słyszeli głosy aktorów. Widownia była zbudowana ze wznoszących się ku górze stopni. W największych teatrach mogła pomieścić nawet kilkanaście tysięcy osób. Drewniany lub kamienny budynek służył aktorom jako garderoba. Przechowywano w nim także rekwizyty. Aktorzy podczas występów nosili maski oraz peruki. Na nogi zakładali koturny, czyli buty na podwyższeniu. Czasem wybierali się także w kostiumy. Scena, na której występowali aktorzy, znajdowała się na podwyższeniu. Chór składał się zwykle z kilkunastu osób. Pieśni chóru przedstawiały akcje sztuki, a także stanowiły komentarz do postępowania bohaterów. Grecki matematyk Pitagoras prowadził szkołę, w której oprócz mężczyzn uczyło się i nauczało wiele kobiet. Jedną z nich była żona mędrca Theano. Zajmowała się ona filozofią, matematyką, astronomią i medycyną. Najprawdopodobniej była też współautorką niektórych prac Pitagorasa. Nie tylko mity. Grecy objaśniali świat nie tylko za pomocą mitów. Ważne były dla nich także rozum i doświadczenie. Greccy uczeni próbowali odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób narodził się świat. Tworzyli na ten temat różne teorie. Według jednej z nich Ziemia powstała z powietrza, które uległo zagęszczeniu i zamieniło się w wodę oraz ląd stały. Mędrcy dociekali również, jak powinien postępować człowiek. Pochodzący z Aten Sokrates nauczał, że nie należy dążyć do zaszczytów i bogactwa, ale do tego, by dobrze żyć. W osiągnięciu tego celu miało według niego być przydatne zdobywanie wiedzy. Dostarcza ona bowiem wskazówek, który sposób postępowania jest najlepszy. Uczonych rozważających najważniejsze dla ludzi sprawy Helenowie nazywali filozofami, a ich rozmyślenia filozofią. Wyraz ten oznacza w języku greckim umiłowanie mądrości. Wiele uwagi poświęcali Grecy matematyce i medycynie. Reguły matematyczne odkryte przez Pitagorasa i Talesa z Miletu są stosowane do dzisiaj. Z kolei greckiego lekarza Hipokratesa uważa się za twórcę współczesnej medycyny. Słynął on z tego, że określał stan pacjenta i na tej podstawie dobierał odpowiednią metodę leczenia. To jedziemy z nimi. Sokrates żył w V wieku przed naszą erą w Atenach. Swoje poglądy głosił podczas rozmów z napotkanymi obywatelami. Tłumaczył im, że człowiek powinien dążyć do doskonałości ciała i umysłu. Platon był uczniem Sokratesa. Twierdził, że świat składa się z materii oraz idei. Materia z czasem ulega zniszczeniu, idee zaś trwają, ponieważ są bytem duchowym. Ciało ludzkie jest materialne i ulega rozpadowi, lecz dusza trwa wiecznie. Arystoteles był uczniem Platona. Jego badania leżą u podstaw dzisiejszej biologii, fizyki i logiki. Opisał ponad 500 gatunków zwierząt. Zawdzięczamy mu także wiedzę o ustrojach greckich polis i historię teatru. Choć w spiszach w książkach, które ominęli fakt, że Sokrates dostał wyrok albo opuszczenia Aten za deprawację młodzieży i szerzenie ateizmu, miał do wyboru albo wygnanie z Aten, albo śmierć. No, wybrał śmierć. No to trudzie. Okej. Okay. Igrzyska olimpijskie po raz pierwszy odbyły się w 776 roku przed naszą erą. Datę tę Grecy przyjęli za początek rachuby czasu. Od tej pory liczyli upływające lata według kolejnych olimpiad. Sport w starożytnej Grecji. Starożytni Grecy przywiązywali dużą wagę do sprawności fizycznej, którą uznawali za równie ważną jak mądrość. Twierdzili, że sport nie tylko rozwija ciało, lecz także kształtuje pozytywne cechy charakteru, np. wytrwałość i uczciwość. Helenowie z okazji niektórych świąt religijnych rozgrywali zawody sportowe zwane igrzyskami. Najsłynniejsze z nich organizowano ku czci Zeusa w miejscowości Olimpia w Peloponezie. W zmaganiach tych uczestniczyli sportowcy z całej Grecji. Na czas sportowej rywalizacji Grecy zaprzestawali wojen, aby zawodnicy mogli bezpiecznie dotrzeć na miejsce. Igrzyska odbywało się co 4 lata, a okres między nimi nazywano Olimpiadą. Prawo do udziału w zawodach oraz wstęp na trybuny mieli wyłącznie mężczyźni. Sportowców obowiązywały określone zasady.
Ich złamanie Grecy uważali za obrazę bogów. Zwycięzcy w poszczególnych dyscyplinach w nagrodę dostawali wieńce z gałązek drzewa oliwnego, symbolizujące sławę i uznanie. Ponadto od miasta, które reprezentowali, otrzymywali pieniądze lub inne dobra. Na cześć najlepszych zawodników poeci układali pieśni, niektórym sportowcom stawiano nawet pomniki. Pięciobój olimpijski. Wśród konkurencji rozgrywanych podczas igrzysk najważniejsze były te, które wchodziły w skład pięcioboju olimpijskiego. Pierwsze. Biegi odbywały się na dystansie jednego stadionu, czyli 192 metrów. Skok w dal. Zawodnicy wykonywali z ciężarkami w rękach. Każdy z zawodników skakał 3 razy. Dopiero łączna długość skoku decydowała o zwycięstwie. Rzut oszczepem. Wymagał krótkiego rozbiegu. Starożytni oszczepnicy uzyskiwali wyniki około 90 metrów. Rzut dyskiem polegał na wykonaniu silnego zamachu bez obrotu i jak najdalszym wyrzuceniu krążka o wadze 6 kg. Zapasy. Wygrywał zawodnik, który 3-krotnie pokonał swojego przeciwnika. Odrodzenie Igrzysk Olimpijskich. W IV wieku naszej ery zakazano urządzania igrzysk, ponieważ uznano je za pogański zwyczaj. Brawo, chrześcijanie. Na wiele stuleci zapomniano o tej greckiej tradycji. Pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie zostały zorganizowane dopiero w 1896 roku w stolicy Grecji, Atenach. Od tej pory co 4 lata odbywają się zawody, w których biorą udział sportowcy z całego świata. Od 1924 roku odbywają się także igrzyska zimowe. Współczesne igrzyska różnią się od starożytnych. Startują w nich zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Dawniej w zmaganiach brali udział tylko Grecy, a obecnie zawodnicy z całego świata. Wprowadzono też wiele nowych dyscyplin, jak siatkówka czy kolarstwo. Uznając dla greckiej tradycji zwyczajowo defiladę podczas uroczystości otwarcia igrzysk rozpoczynają reprezentanci Grecji. Ogień olimpijski jest symbolem nowożytnych igrzysk. Rozpala się go w ruinach świątyni w Olimpii. Następnie sztafeta z ogniem olimpijskim wędruje do miasta organizującego igrzyska. Tam w dniu otwarcia zawodów ogień rozpala znicz, który będzie płonął do końca igrzysk. Podsumowanie tematu. Do dziedzin sztuki rozwijających się w starożytnej Grecji należą malarstwo wazowe i rzeźba. Najsłynniejszymi greckimi rzeźbiarzami byli Fidiasz i Myron. W starożytnej Grecji narodził się teatr. Wywodzi się on ze starożytności, z uroczystości kurczci Dionizosa. Sztuki o tematyce poważnej zwane były tragediami, a przedstawienia żartobliwe komediami. Aby prezentować sztuki teatralne, Grecy budowali okazałe amfiteatry. Naukę zajmującą się rozważaniem nad budową świata i celem ludzkiego życia Grecy nazwali filozofią. Najsłynniejsi filozofowie starożytnej Grecji to Sokrates, Platon i Arystoteles. Niezwykle ważny dla Greków był sport. Co 4 lata organizowali oni w Olimpii igrzyska kurci Zeusa. W czasie tych zawodów rozgrywano m.in. pięciobój olimpijski. Uff, jak ja nie lubię Greków.